Kiedy mówimy o sukcesie i o lęku przed odniesieniem porażki czy przed nieosiągnięciem tego sukcesu, to wydaje się to dość oczywiste. Natomiast istnieje też coś takiego jak lęk przed sukcesem. To już trochę się wydaje mniej logiczne dla umysłu, ponieważ każdy chce osiągnąć jakiś cel czy jakiś sukces, i więc jak można się bać osiągnąć sukcesu? Tymczasem okazuje się, że jest to dość powszechny fenomen. I najczęściej bierze się to z tego, że kiedy jesteśmy właśnie jeszcze dziećmi i odniesiemy jakiś mały sukces, cokolwiek to jest, coś nam uda się na przykład zrobić i potrzebujemy, żeby ktoś to zobaczył, pochwalił, biegniemy do mamy czy do taty, zobacz, zobacz, co mi się udało zrobić, a ktoś mówi, o, mógłbyś się lepiej postarać, to nie jest takie, jak powinno być, czy jakiegoś innego rodzaju krytyka. I konflikt wewnętrzny później polega na tym, że z jednej strony wewnętrznie czujemy się, że coś nam się udało zrobić. Jest taka część, która potrzebuje, żeby to pochwalić, żeby to uznać, żeby się po prostu cieszyć razem tym sukcesem, a tymczasem napotykamy na ścianę i idziemy rozczarowani, niezadowoleni i wmawiamy sobie, że jesteśmy niewystarczająco dobrzy, a gdzieś tam zapisuje się też takie przekonanie, że osiągnięcie sukcesu po prostu boli. I często później w życiu, kiedy chcemy osiągnąć jakiś sukces, czy chcemy osiągnąć jakiś cel, może się włączyć właśnie taka niechęć czy obawa przed osiągnięciem tego sukcesu. Może to być w formie samosabotażu, czy jakichś innych przeszkód, czy blokad, czy unikania, dlatego że gdzieś tam jakaś część boi się, że kiedy uda nam się już osiągnąć ten cel, to znajdzie się ktoś, czy znajdą się takie okoliczności, w których znowu to zostanie odrzucone, znowu skrytykowane, niezaaprobowane. No i po co ma boleć? Lepiej tego uniknąć zawczasu. Jeśli więc masz taki przykład, czy więcej przykładów, czy teraz sobie zdajesz sprawę, że być może coś takiego stało się, czy dzieje w Twoim życiu, pomyśl sobie przez chwileczkę o tym, opukując punkt gamma. I zaczynając od punktu karate, powtarzaj. Mimo że boję się osiągnąć mój sukces. Boję się, że okaże się to niewystarczająco dobre. Że ktoś to skrytykuje, odrzuci. I będzie mnie po prostu boleć. To i tak akceptuję siebie i swoje plany i sukcesy. Mimo że boję się osiągnąć swojego celu. Boję się, że zostanie to odrzucone. Boję się, że nikt nie będzie dzielił ze mną tej radości. Tylko jeszcze mnie skrytykują i powiedzą, że to jest do niczego. To teraz akceptuję siebie całkowicie i głęboko. Mimo że boję się odnieść sukcesu. Boję się, że tyle się natrudzę, nawysilam. I będę czekać na pochwałę, akceptację, na to, że komuś się to spodoba i to przyjmie, a ktoś to odrzuci. Boję się, że będzie mnie to boleć. Więc prościej jest już teraz z tego zrezygnować, albo postawić sobie bezpieczną, niższą poprzeczkę. To i tak akceptuję siebie i wszystkie swoje sukcesy. Dobrze, i wbrew. Boję się osiągnąć sukcesu. Bok oka, boję się, że włożę w to tyle wysiłku, nadziei i radości.
pod okiem i nie zostanie to przyjęte. Pod nosem odrzucą to i powiedzą, że jest do niczego. Broda, nikt się nie będzie ze mną z tego cieszył. Obojczyk, więc po co się wysilać i narażać? Pod pachą, lepiej już teraz zaprzestać. Głowa, postawić sobie jakąś bezpieczniejszą, niższą poprzeczkę. Brew, boję się osiągnąć sukces. Bok oka, boję się, że wystawię się na świecznik. Pod okiem, a oni to wyśmieją lub odrzucą. Pod nosem skrytykują, powiedzą, że jest beznadziejny. Broda, znam ten ból. Obojczyk i nie chcę go już doświadczać. Pod pachą, spotkało mnie to tyle razy w życiu. Głowa, ta krytyka i odrzucanie mojej radości. Brew, że boję się już pokazywać światu. Bok oka, boję się pokazywać mojego potencjału i tego, co zrobię. Pod okiem, bo za bardzo mnie to bolało wcześniej. Pod nosem, ale jest też taka część mnie. Broda, która tak marzy o tym, żeby iść do przodu, realizować siebie i swoje plany. Obojczyk, żeby tworzyć i osiągać. Pod pachą, żeby dawać światu siebie i to, kim jestem. Głowa, żeby dzielić się moimi darami. Brew, więc uwalniam już ten stary uraz. Bok oka, że komuś się nie spodoba to, co ja robię. Pod okiem, że ktoś odrzuci mój sukces. Pod nosem, że narażę się za bardzo na ten obstrzał. Broda, to jest ok. Obojczyk, to jest w porządku, że komuś to się nie spodoba albo będzie niepotrzebne. Pod pachą, przecież nie dla nich osiągam ten sukces. Głowa, sukces osiągam dla tych, którzy jego potrzebują. Brew, nie jestem w stanie zadowolić wszystkich ludzi na świecie. Bok oka, to byłoby nawet niedorzeczne. Pod okiem, kiedyś całym moim światem był mój dom rodzinny, rodzice. Pod nosem, więc kiedy tam ktoś odrzucił mój sukces. Broda, to było takie uczucie, że odrzuca mnie cały świat. Obojczyk, ale teraz już nie jestem tym dzieckiem. Pod pachą, a mój dom rodzinny i rodzina to nie jest mój cały świat. Głowa, otwieram się na te wszystkie osoby na świecie. Brew, którym potrzebne jest dokładnie to, kim jestem i co robię. Bok oka, a uwalniam tych wszystkich innych. Pod okiem, którym to nie jest potrzebne. Pod nosem, bo oni
są w innym miejscu, broda w innych potrzebach w swoim życiu, obojczyk i to jest takie ok. Pod pachą pozwalam sobie teraz już na mój sukces. Głowa, pozwalam, aby dotarł on do tych, którzy po prostu na to czekają. Brew, a ci, którzy potrzebują czegoś innego, bok oka, też są mile widziani na tym świecie. Pod okiem i to, co mogę dla nich zrobić. Pod nosem to życzyć im wszystkiego najlepszego i samych sukcesów. Broda oraz aby odnaleźli to, co dokładnie jest im potrzebne. Obojczyk, jeżeli to nie jest to, co ja mam do zaoferowania, pod pachą to jest naprawdę w porządku. Głowa, uwalniam się już od tego sabotażu i blokowania swojego sukcesu. Brew, bo nie jestem już dzieckiem, które czeka, że mama czy tata będą zadowoleni. Bok oka, akceptuję, szanuję moje dary i mój potencjał. Pod okiem i pozwalam sobie to zrealizować. Pod nosem, aby osiągnąć mój sukces. Broda, on naprawdę jest potrzebny w tym świecie. Obojczyk, akceptuję siebie, to kim jestem i to co robię. Pod pachą uwalniam resztki tego lęku przed sukcesem. Głowa, bo teraz ten lęk już naprawdę nie ma sensu. I głęboki oddech.